500 lat i przyciąga kilka tysięcy mieszkańców. Na placu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach odbył się doroczny jarmark na Kazimierza. Jarmarki w Mordach organizowane są od 1488 roku, kiedy to król Kazimierz Jagiellończyk nadał miejscowości prawa miejskie. W dawnych czasach organizowano ich nawet 5. Do dziś przetrwały tradycyjne kaziuki. Jarmark jest szczególnie po to organizowany, żeby przypomnieć młodemu pokoleniu, jak to było, kiedy nasi dziadkowie, nasi babcie, tak, jak kupowali, jak mogli sobie zaprezentować swoje prace. Jarmark na Kazimierza organizowany jest zawsze w pierwszy czwartek po Dniu Świętego Kazimierza. To okazja do handlu, ale też promocja zespołów ludowych i rękodzielników. Piękne rzeczy to robią panie z koła gospodyń wiejskich z Mordów, a przeważnie pani Nosczakowa, która tym wszystkim kieruje, jest artystką ludową. Mamy palmy, mamy pisanki, odkrytki, kwiatki. Dla lokalnej społeczności kaziuki to wydarzenie szczególne. Jarmark przyciąga do miasta mieszkańców wszystkich okolicznych miejscowości. Taki jarmark wiosenny raz w roku przybliża wszystkich na takie wspólne świętowanie lokalne, spotkania, bo niektórzy gdzieś tam daleko mieszkają, prawda, i wymianę jakieś, prawda, coś sobie kupią, jakieś tradycyjne rzeczy, które są rękodzieła, które są, prawda, tylko raz w roku przywożone. Podczas jarmarku członkowie Fundacji Domu Wschodniego i właściciele XVII-wiecznego pałacu w Mordach zbierali informacje na temat historii miasta i okolic. Dlatego pojawiło się stoisko i pojawili się ludzie z organizacji Karty, którzy są w stanie zeskanować dokumenty czy zdjęcia, jeżeli pamiątki różnego rodzaju, które ci ludzie mają. Możemy obfotografować pamiątki. Opracowane dane mają służyć promocji miasta. Pomóc mają także w renowacji pałacu, który przed rokiem zwrócony został prawowitym właścicielom.